Odwieczny dylemat młodej pary. Postaramy się go dzisiaj wspólnie rozwikłać. Piotrek Ostrowski, Ostrowscy Band. DJ Wojciech Grodzki. DJ czy zespół? Kogo wybrać na wesele? Zapraszamy Was na dosyć przekorną rozkminę. Targi ślubne. I said yes. W restauracji Lipcowy Ogród. Ta zapowiedź mogłaby sugerować, że tu będzie jakiś fight pomiędzy przedstawicielem zespołu a DJ-em, ale muszę was rozczarować, oni się znają i to jeszcze lubią. My z Piotrkiem znamy się bardzo dobrze, nie tylko prywatnie, ale znamy się też dosyć dobrze od tej strony zawodowej, weselnej, dlatego że mieliśmy okazję być na swoich weselach, tam gdzie graliśmy nawzajem, w charakterze gości. Miałem okazję być również na weselu, na którym Wojtek prowadził to wesele. No i myślę, że to jest fajna opcja, żeby podyskutować. Kto z Państwa wybrał na wesele zespół? Proszę, rączka w górę. Świetnie. A kto wybrał DJ-a? Też jeszcze dobrze. Jeszcze lepiej, tak. Więc ta nasza konwencja, którą trochę narysowaliśmy na zasadzie takiej rywalizacji rodem z Rockiego Balboa, to jest oczywiście tylko taka otoczka. Będziemy chcieli jakby uwypuklić przed Wami w sposób autentyczny, bardzo wiarygodny, przewagi, wzajemne zalety. Pierwszy punkt, o który chciałabym zapytać i który chciałabym poruszyć, bo to jest to, co jest najważniejsze dla pary młodej, to prowadzenie i repertuar. To może ja rozpocznę. Jest czymś wspaniałym, że DJ może zagrać praktycznie każdą piosenkę, którą chcemy, tak? Może po prostu oryginał tej piosenki zagrać i każdy zna ten utwór dokładnie tak jak leci. Ludzie lubią to, co jest grane, lubią piosenki, słuchają ich, nie zawsze lubią podróbki. Aktualne hity po prostu może tak, zagrać, tak, prawda? Tak, zdecydowanie. I może być zaskoczony trochę. Zdecydowanie. Myślę, że to dobrze, że zaczynamy od tematu repertuaru, dlatego że zespół ma o wiele więcej takiej dowolności w tworzeniu bloków muzycznych, w tworzeniu setów muzycznych. Mówię o takiej różnorodności muzycznej. Dlaczego? Dlatego że DJ, no z uwagi na to, że wykonuje swoją pracę, powinien w taki sposób komponować układ seta, strukturę muzyczną, żeby te piosenki się przenikały wzajemnie, żeby one w jakiś sposób się dopełniały, się łączyły, pilnuje chociażby tempa podczas techniki miksu. Natomiast zespół ma o wiele większe możliwości, więc te sety mogą być różnorodne, dlatego że wy kończycie piosenkę, są brawa. W przypadku zespołu Ostrowscy to są bardzo długie brawa. Ludzie po prostu biją brawo, stoją, owacje na stojąco. Oni się kłaniają między piosenkami, znowu są brawa i potem grają konkretnie kolejny nowy utwór, prawda? Więc to pozwala na taką wielką różnorodność. Więc repertuar tutaj rzeczywiście przy zespole, też interpretacja. DJ, w szczególności taki jak ty, potrafi doskonale dobrać tą muzykę tak, że po prostu goście bawią się dalej. Idzie jeden utwór, na przykład rockowy, Lady Punk, potem idzie Perfect, potem idzie Manam, potem idzie Lombard, no i ludzie bawią się absolutnie fantastycznie. My nie możemy tego po prostu zrobić, Wojtek. Jeśli mamy na scenie zespół, szczególnie zespół składający się z profesjonalnych muzyków, to ta scena żyje. Tam między nimi dochodzi do takiej wymiany energii, radości. Wy macie wzajemną satysfakcję, tworzy się takie flow na scenie i ludzie widząc to też mają, mogą się tym zarazić. Wiesz co, ale dobry DJ potrafi zrobić robotę za pięciu muzyków. Dobry DJ potrafi po prostu tak gości ruszyć do tańca, że nie jest potrzebny im żaden muzyk. Jeżeli dobrze dobierze repertuar, jeżeli odpowiednio ten repertuar przekaże widzom, jeżeli dodatkowo powie coś odpowiedniego, to myślę, że tutaj absolutnie muzyk nie jest
niezbędny. Ale muzyk, może państwo się zgodzicie, uwaga, panie Damianie, będę schodził ze sceny z mikrofonem, państwo się zgodzicie, że jakby tutaj do pani, prawda, podfrunął z gitarą pan Piotr, no to widzimy reakcję, a DJ tego zrobić nie może, prawda? DJ oczywiście może szukać interakcji zza konsolety, ale żywe instrumenty, po prostu wchodzimy w tłum, robimy show, podjeżdżam z saksofonem do pani Elwiry i widzę tą reakcję, nie? Tego nie da się kupić, no, choćby najlepszą konsoletą. Słuchajcie, ale... w ten sposób przechodzimy bardzo gładko do tej kolejnej intrygalnej. Ale nie, ja muszę się wtrącić, okay. Ale wystarczy, że Wojtek podejdzie do pani Elwiry i też jest robota zrobiona. Zgadza się, to nie jest potrzebny żaden muzyk. Znaczy, z uwagi na uwarunkowania natury fizycznej na pewno zapewniam dystans wtedy względem pani Elwiry, ale rzeczywiście te budowanie interakcji, ja bym to tak spuentował, że niejako zespół może czerpać z interakcji, którą wytwarza sam we własnym gronie na scenie, tylko skończę myśl. Ja z kolei raczej mogę szukać tej interakcji na zewnątrz. Zza konsoli szukam interakcji już z państwem. Repertuar jest szalenie ważny dla bar, ale umówmy się, że wybierają nie tylko jak gracie, ale kto gra, tak? Wybieramy ludzi, z którymi czujemy chemię, którzy nam się podobają, na czyich weselek byliśmy, kogo podziwiamy. DJ bardzo szybko może zareagować, tak? Bardzo szybko może wyłapać ten niuans. Może skomentować nawet w trakcie. Skomentować, tak. Zobaczyć ludzi, którzy się bawią, podkreślić ich ważność na weselu, tak? To jest bardzo istotna sprawa, bo dzisiaj, jak każdy z państwa wie, chodząc na wesela, wszyscy mówią, że wesele się zaczyna, cyk, i już nie ma wesela. Wesele jest bardzo szybkie, bardzo dynamiczne, więc to jest mega istotna sprawa, po prostu, że szybka reakcja na wydarzenie, które dzieje się na parkiecie. To, Wojtku, musisz przyznać, że jest bardzo istotna zaleta DJ-a. A zaletą zespołu, prowadzenia w zespole jest to, że tych osób prowadzących może być więcej niż jedna. Przez co ten styl prowadzenia, forma prowadzenia, sposób nawiązywania reakcji, interakcji z ludźmi jest też bardziej różnorodny. I jako naoczny świadek możliwości konferansjerskich, animacyjnych, integracyjnych zespołu Ostrow Sybent, muszę powiedzieć, że widziałem te różnice, bo jeśli prowadził część wesela Piotrek, no to wszystkie ciocie były niezwykle ukontentowane, ale jeśli mikrofon przejmowała siostra Piotrka, bo dodam, że Ostrowscy Band to jest zespół rodzinny i siostra Jola fenomenalnie odnajduje się w roli wodzi rejki konferansjerskiej, no to wówczas wszyscy wujkowie przyklaskiwali każdym wszystkim propozycjom. Więc różnorodność prowadzenia, kilka głosów, wzajemne podbijanie emocji. Jak ty się zabezpieczasz jako DJ i co zabezpiecza parę młode przed na przykład twoją chorobą? No właśnie, tak samo tutaj, w przypadku zespołu oczywiście. Tutaj przewagą zespołu jest na pewno to, że w sytuacji, jeśli zachoruje gitarzysta, no to pojawia się nowy gitarzysta, dostaje nuty, jakąś linię muzyczną, którą przekazuje mu zespół i zespół nie traci na wartości, szczególnie tak wybitny zespół jak Ostrowscy Band, umówmy się. Wybitny. Jeśli zachoruje wokalistka, no możemy znaleźć wokalistkę alternatywną. Nie, no my mamy ten komfort, że jesteśmy rodziną i jest jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, to jest coś wspaniałego i temu tak długo gramy. To takie trochę Kelly Family z Podlasia, Ostrowscy Band. Powiedzcie mi, a na waszych weselach grał kto? U mnie grał zespół. U mnie grał DJ. Nieważne, czy wybierzesz zespół, czy DJ-a. Ważne, żebyś wybrał dobry zespół, czyli Ostrowscy Band. I dobrego DJ-a, Wojtka Grodzkiego. Już wiem, co będę robić, jak skończę grać wesela. Będę menadżerem zespołów weselnych.